Zaledwie słońce zajrzało ciekawie na rynek i nieco rozjaśniło skrytą w cieniu rezydencję monarszą, Jan Sobieski wysunął nos spod cieniuchnej kołdry nabitej łabędzim puchem. I wtedy to jego oczom ukazał się niecodzienny widok. Przed łożem, niby przed polowym ołtarzem powiedeńskiej Wiktorii, klęczał imć pan Winnicki, ulubiony błazen królewski i robił ogromnego zeza. A minę miał przy tym, jakby bolał go nie jeden, ale z pięć albo i za sześć zębów. Co się stało, winnisiu? zdumiał się król, siadając na łóżku. Czemuż to klęczysz przede mną? Przeciem ani święty biskup, ani kościelny spowiednik i rozgrzeszenia nikomu nie udzielam. Abo liczę, że modlącemu się wasza królewska mość nie odmówi. Niby czego ci nie odmówię, winnisiu? Zgody na opuszczenie królewskiego dworu, odpowiedział błazen, nadal nie wstając z kolan. Wyjechać muszę ze Lwowa na dwa lub na trzy miesiące, najmiłościwszy panie. Bez swego wiernego błazenka będziesz się odbywać aż do późnej jesieni, bo dopiero w ten czas zamierzam tu powrócić. Pozostaną ci co prawda u dworu dostojne błazny i wielmożne, wielmożny trefnisie w atłasach, ale sam przyznasz, że choć oni i śmieszni, to jednak rozweselić nikogo nie potrafią. Słusznie gadasz i mądrze, jak sam rektor jezuickiego kolegium, przytaknął monarcha błaznowi. Ale cóż to, chcesz mnie tutaj pozostawić bez swoich dowcipnych konceptów, bez żartów? A także bez mądrych docinków i złośliwych przymówek? Jakże bez ciebie będzie wyglądać mój dwór w Chyba jako smutny kurnik pełen gdaczących kwok, pozbawionych wesołego kogutka, lubo staw skarpiami w jaworowie bez ruchliwego szczupaczka. Czy możesz wyobrazić sobie taki dwór sobieskiego? Kiedy w niesłychanie ważnych sprawach rodzinnych muszę wyjechać za Kraków, panie mój miłościwy powtórzył dworak swoje. Jednakże nie chciałbym, abyś pozostawał na lwowskim dworze bez odpowiedniego błazna, bez mojego zastępcy. Nie, nie zostawię cię samego z wielmożnymi kwokami. Skądże w takim razie weźmiesz nowego błazenka, winnisiu? Zły czakowa, miłościwy panie. Znam ci tam niezwyczajnego zucha, spryciarza gotowego sprzedać kocura w worku nawet Ormianinowi, a wesołego przy tym jak młode kocie i nadzwyczaj zręcznie obracającego językiem, i szybko oraz zdrowo myślącego. Czyli krótko powiedziawszy, baciara. Najprawdziwszego lwowskiego baciara. Ściślej, baciara. Łyczakowskiego. W baciarze powiadasz moja pociecha? W łyczakowskim wesołku i śmiałku? A jakże go rozpoznam, winnisiu? Przecie nie będę dyrdał po caluchnym łyczakowie od chałupy do chałupy i pytał o niego obcych ludzisków. Czemu nie? Wcale nie najgorszą drogę znalazłeś, wasza królewska mość, aby trafić do onego juśka! Choć, nie ukrywam, ja znam drogę ociupinę lepszą i dokładniejszą, a i przedstawiającą go od razu we właściwym świetle. Niby jaką drogę? – król Jan Sobieski podkręcił swojego półwąsa, długiego chyba na pół łokcia. – Powiadaj wyraźniej, winnisiu. – Wiem, że Juśku Baciar założył się z kamratami spod Lwiej Góry Iż jeszcze dziś przed północką w gospodzie podpiegowatym ryjem, wystrychnie nadutka tamtejszego obrzyste, ośmieszy sadoka wobec świadków wielu i nabierze go co najmniej na kilka srebrnych talarków. Kogo? Samego sadoka, ormiaszkę? Oczy królewskie ze zdumienia upodobniły się do dwóch okrągłych dukatów. Właściciela gospody podpiegowatym ryjem? Największego sknerę na ziemi czerwieńskiej i najsprytniejszego dusi grosza ze wszystkich spryciarzy mieszkających w Lwowie, zarówno tych polskich, jak i ormiańskich, żydowskich, niemieckich, wołoskich i ruskich. Nie do rzeczności bredzisz, mój winnisiu, Sadoka nie nabrał jeszcze nikt w Lwim grodzie. Nie zdoła go nabrać więc i ten twój Łyczekowski juśko. Imć Winnicki dźwignął się powoli z trzeszczących kolan i odpowiedział już wyprostowany. Postawiłbym moją błazeńską czapeczkę ze złotymi dzwoneczkami przeciwko waszej mości królewskiej koronie wysadzanej klejnotami, że wygram. Mój Juśku ze sprytnym sadokiem poradzi sobie wcale nie gorzej, niż wygłodniały lis z kulawym kurczakiem. Obaczysz, panie miłościwy, iż nie pozostawi z niego nawet jednego marnego gnatka. Nie pchaj się z czapką w zakład, bo przegrać ją możesz, w winnisiu. A cóż wart byłby błazen królewski bez błazeńskich dzwoneczków? Tyle samo co szlachcic bez pieczęci i bezrodowego herbu, albo proboszcz bez kropidła i wody święconej, albo panna bez wianka. Albo sobol z oderwanym ogonem, albo pszczelarz bez roju i bez ula. Kiedy nie wierzę, aby mój Juśku nie poradził sobie z oberżystą. Łyczakowski baciar głowę wielką ma jako krymski arbus, zaś jęzor ostrzejszy od brzytwy cyrulika golącego puste i pełne łby w rynku. Zresztą o Juśkowych zaletach, panie mój miłościwy, Możesz przekonać się jeszcze dziś pod piegowatym ryjem. Wystarczy, jeśli przespacerujesz się do oberży przy Halickiej ulicy. Kto wie, czy właśnie tak nie postąpię? Zastanowił się na głos Król Sobieski. Zarazem dzwoniąc na pokojowca, jako że nadeszła pora ubierania i rannej przechadzki. Kto wie, czy nie posłucham cię, winnisiu? Dzień przemknął, jakby go wilcy gonili. Po dniu zaś nadszedł wieczór. Księżyc wychylił się już na dobre z za obłoków, gdy do gospody pod piegowatym ryjem wsunął się nieśmiało młody wieśniak w mocno podniszczonej opończy i w trepach z surowej skóry. Na plecach przywiązane za nogi do kija dźwigał barżanty. Ogromny pęk. Chyba kilkadziesiąt sztuk dorodnych ptaków przecudownej urody z ozdobnymi piórami, które zawsze były w cenie wśród elegantek. Kto z was przezacni panowie? Zwrócił się przybysz w stronę zastawionych stołów, do kontuszowych panów przybyłych do Lwowa w pilnych interesach albo dla wesołej rozrywki. Zechce kupić ode mnie pęczek świeżo schwytanych w rubli. – A po co nam zwyczajne wróble? – zapytał któryś ze szlachty, nie unosząc głowy z nad na którym pracowicie dźgał nożem złocisto wypieczone, wypieczonego prosiaka. – Z nędznych, chudych ptaszków niczego zrobić się wszakże nie da. O tym wie każde dziecko i na wsi, i w mieście. – Ależ panie dostojny, co też powiadacie? – zaprotestował chłopek. Ponoć w Rzymie, tak przynajmniej gadał ksiądz Zambony, z tychże ptaszków kuchmistrze robią smakowite dania na najzamożniejsze stoły. Na stoły książęce, biskupie, a nawet papieskie. Niebrzydkie ptaszęta masz, chłopeczku, szynkarzowi sadokowi zaświeciły się oczy niby kocurowi, który od miesiąca nie widział myszy. Natomiast pod czupryną zrodziła mu się myśl – a to ci durnowaty kołek! Skąd on się tutaj wziął? Najwidoczniej brak mu we łbie kilku klepek, skoro dorodnych barzandów godnych królewskiej gęby nie potrafi odróżnić od chudych i szarych wróbli. Trzeba korzystać z okazji póki pora. Jeśli nie ubiegnę o onych szlachciców, gotowi mi sprzątnąć sprzed nosa wcale niezły interes. Barżanty to przecie nie jeno delikatne, pieczyste, ale i ozdobne pióra dla lwowskich i krakowskich eleganckich dam. Po czym szybko i głośno zawołał. – A po ile sobie winszujesz za ptaszynę, chłopeczku? – Za owego, jak opowiadasz, wróbelka, bo chyba nie za drogo. Młodzik wzruszył ramionami. – Nie za drogo. Ale i nie za tanio, odpowiedział z głupkowatą miną. W sam raz oto moja cena. Czyli po ile za sztukę? Obrżysta nie ustępował? Nie sprzedaję na sztuki, panie gospodarzu. Tatulo zakazał sprzedam, lecz celuchny pęczek. Wszystkie, którem złowił i które mi tatulo nakazał przywieźć tutaj. – No, to ile ich masz, chłopeczku? – Sadok zaczął się niecierpliwić. – I ile chcesz za wszystkie? Gadaj, że wreszcie. – Pięć talarków za dwa i pół tuzina, czyli za trzydzieści sztuk. Pięknych, tłuściuteńkich, o bieluchnym mięsie. – młodzik mlasnął językiem głośno i przewrócił oczyma w zachwycie. – Za trzydzieści rubli, jakich na lwowskich stołach nie podawano jeszcze ni razu. – A może ja bym je od ciebie kupił? – zastanowił się nagłos ów pierwszy szlachcic, który dopiero teraz podniósł głowę z nad półmiska z prosięciem i ujrzał bażanty. – Nic z tego, panie, za późno – wrzasnął szybko karczmasz sabdok. – Ja byłem pierwszy i już am targu dobił. Masz tu, chłopeczku, pięć talarków i oddaj mi te twoje wróbelki. Muszę je odnieść do kuchni, aby baby zabrały się do skubania ptaków z pięknego pierza. I uradowany wyciągnął obydwie ręce po barzanty. Ta co ty bałakasz, ty durnowate jajo? Ta to wcale nie są żadne wróble. Ta wszyscy widzą, że to są cudnieńkie barzanty odpowiedział spokojnie młodzian. Tym razem już otwarcie zaciągając z lwowska i sięgnął pod przydługą połę opończy. Wróble są tutaj. Co rzekłszy wydostał z poły pęk powiązanych wróbli i wręczył je oniemiałemu ormianinowi. Ryk śmiechu wstrząsnął gospodą pod piegowatym ryjem. Huczeli śmiechem łyczekowscy przyjaciele Juśka Baciara, mimo że przegrali zakład. Huczeli śmiechem szlachcice zrywając się od stołów, ale chyba najgłośniej śmiał się w ciemnym kącie tęgi szlachcic z płowym sumiastym wąsem. I dobrze wiedział dlaczego. Pomysłowy lwowski baciar od razu przypadł mu do serca. No i z pewnością nadawał się na wesołego i rozumnego królewskiego błazna.